Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kartonowych czołgów. W dzisiejszym odcinku przedstawię techniki wycinania elementów. A więc zacznijmy może tak. Do wycinania elementów przyda się nam tak nożyk, pęseta, nożyczki i linijka. Jeżeli chodzi o budowę modeli kartonowych, to moim zdaniem nożyczki to jest podstawowe narzędzie. Więc generalnie staram się wycinać to, co się da nożyczkami. Oczywiście nie obędzie się też bez nożyka, ponieważ przy wycinaniu każda technika jest dobra, ale najlepsza jest taka, która przyspiesza wycinanie. Więc jeżeli trafią się nam takie elementy jak paski, obręczy, których jest na przykład dość sporo, mają tylko i wyłącznie proste linie. W takim przypadku znacznie lepsza jest linijka z nożykiem niż nożyczki, bo znacząco przyspieszy wycinanie tych elementów. Tak samo jeżeli chodzi o tarcze gum i powiedzmy jest ich do wycięcia samych tych zewnętrznych powiedzmy 80 sztuk, tych wewnętrznych także dużej ilości, no to tu niewątpliwie cyrkiel nam przyspieszy te prace. I tego nie ma sensu nożyczkami wycinać, bo przedłuży nam to tylko pracę budowy tego modelu. Dobra, czyli proste elementy tniemy za pomocą linijki nożyka, takie jak jakieś duże poszycia, dna wanien pojazdów, proste obręcze kół. Wycinamy nożykiem, wspomagając się linijką. Natomiast wszystkie tarcze kół, jeżeli się da, wycinamy cyrklem. I tutaj nie będę się skupiał na wycinaniu właśnie prostych linii ani otworów cyrklem, bo to już jest inna sprawa. To można sobie samemu potestować i dość prosto się wycina. Natomiast zajmiemy się tutaj elementami jakimiś owalnymi. Jak sobie z tym poradzić? Pierwsze może taka metoda. Mamy tutaj taki półksiężyc, to jest jakaś część koła. Teraz jak do tego podejść? Ja jestem praworęczny, więc dla mnie najłatwiej jest wycinać łuki skręcone w lewą stronę i zewnętrzne. Natomiast trudno jest mi wycinać łuki wewnętrzne. Jeszcze tnąc w prawą stronę, no to jako tako można sobie z tym poradzić, natomiast już no, nie wyobrażam sobie wycinać w stronę lewą łuk wewnętrzny. No chyba, żebym miał może leworęczne nożyczki. Myślę, że odwrotnie jest, jeżeli ktoś jest leworęczny i posiada leworęczne nożyczki. To w drugą stronę to działa. I teraz tak, jakbym to proponował, mamy pierwszy element. Oczywiście tutaj autor już przewidział, że można wycinać to cyrklem, zrobił środek średnicy, więc można sobie wbić cyrkiel i to wyciąć. Natomiast dużo jest tego ustawiania, więc lepiej to jest wyciąć odręcznie. Czyli w takim przypadku wycinam pierścień wewnętrzny, wycinam nożykiem. Pierścień wewnętrzny, bo byłoby mi go bardzo trudno wyciąć nożyczkami. Więc wycinamy. Więc wycinam go ze środka nożykiem. Dobra, proszę spojrzeć, jest wycięte, nawet poszło nieźle. Jest nieźle jak na odręczne cięcie. Natomiast całą resztę wycinam już nożyczkami. Generalnie to, co się da, wycinam nożyczkami. I teraz tak, wycinam łuk, więc wycinając nożyczkami, ten odpad będzie mi uciekał tam w dół. I
Wycinam z grubnie, zostawiając około 1 mm. Bo co się stanie, jeśli będę wycinał od razu ten kształt, zostawiając taką dużą ilość tego odpadu? Ten odpad mi będzie blokował nożyczki, ja będę się musiał z tym siłować, przez co to cięcie nie będzie takie precyzyjne, więc odcinam zgrubnie odpad, to jest nawet za dużo. 1 mm to w zupełności wystarczy tego odpadu. No i jadę. Praworęczny, nożyca w prawej ręce i nożyca jest unieruchomiona. Jedynie ściskam szczęki nożyczki, a lewą ręką sobie kieruję tym elementem do cięcia. Czyli sobie tutaj obracam go, staram się go obracać takim równomiernym obrotem i cały czas kontroluję to miejsce nacięcia, żeby nie zostawić białego nadmiaru, ani też nie uciąć koloru. No dobra. Jest ucięte. Prostych takich elementów nie odcinam za pomocą nożyka i linijki, bo po prostu będzie to dłużej trwało. Nożyczki mi to przyspieszają, więc zawsze używam takiego narzędzia, które przyspiesza wycinanie. Dobra, pierwszy element wycięty, tak można po sobie z nim poradzić. Teraz taki łuk, troszeczkę większy. Znów musimy zacząć od wycięcia wewnętrznego łuku, a na koniec zostawiamy zewnętrzny, bez najprostszy. Teraz zaprezentuję, jak to można wyciąć nożyczkami. Wycinam zgrubnie, zostawiając też około 1 mm. I teraz tak, wycinając, ta szczęka, to ostrze nożyczek będzie wprawiało, że ten materiał będzie wychodził w górę, więc muszę go profilować w górę przy cięciu. Tego typu łuki dość prosto jest wyciąć wewnętrzny nożykiem, zewnętrzny nożyczkami. A teraz zaprezentuję, jak to zrobić nożyczkami. Mam ucięte zgrubnie i zaczynam ciąć. Już tutaj od samego początku cięcia chwytam opuszkami i obracając element, wywijam go w górę. Ponieważ to ostrze lewe nożyczek wyprowadza materiał w górę, na zewnątrz. I teraz, żeby mi się nie blokowało to na tym ostrzu, na tej szczęce nożyczek, to ja go muszę cały czas podwijać, ten materiał. Więc tnę i jednocześnie obracając, podwijam go do góry, żeby nie blokował się na szczęce nożyczek. Tak, i została jeszcze końcówka. Czyli cały czas musimy to obracać i jednocześnie wywijać. I też jest możliwość wycięcia to nożyczkami, nawet dość precyzyjnie. No i teraz nam została cała reszta, znacznie prostsza. Zewnętrzny łuk musimy wyciąć zgrubnie. I teraz wycinamy już dokładnie. Tu akurat powoli, nie ma się co śpieszyć. Im jest cięcie dokładniejsze, tym mniej będzie
nie będzie jakiegoś szlifowania czy tam poprawek i lepiej powinien ten element nam pasować. Gotowe. Element wycięty. Dobra. Teraz jak wyciąć takie pierścionki? Najlepiej, jeżeli takie pierścionki są, nie rozcinać ich na pojedyncze, tylko wycinać w całym kartonie, ponieważ to nam usztywnia i łatwiej nam to będzie wycinać. Bądź powiedzmy podzielić na jakieś dwa fragmenty. I teraz tak, cyrklem tego nie dam rady wyciąć, bo otwór jest za mały. Cyrkiel wycina większe otwory. Więc muszę zacząć tak, od wycięcia wewnętrznego, bo jeżeli wytnę pierwsze po zewnątrz, a następnie zacznę wycinać ten wewnętrzny okrąg, to tego materiału jest tu tak mało, to jest około 1 mm, że przy wycinaniu tego wewnętrznego okręgu zacznie nam się ta zewnętrzna powłoka wyginać i marszczyć i straci formę. Więc pierwsze wycinamy kółeczko wewnętrzne, wewnątrz. Wycinamy sobie spokojnie, starając się jak najdokładniej to wykonać. Technika jest taka, papier jest nieruchomy, natomiast ręka, która wlecze nożyk, wykonuje skręty tutaj w prawą stronę. Jeżeli ktoś jest leworęczny, wycina odwrotnie, zakręcając w stronę lewą. Tak. I staramy się równomiernie, jeśli chodzi o długość przewleczenia, równomiernie wykonywać skręt. Jest otworek. Oczywiście otwór jest dobrze, póki jest jeszcze trzyma go reszta materiału, wziąć pilniczkiem i wyszlifować. Czyli możemy wziąć pilniczek i zrobić jeszcze jakieś korekty, gdzie trzeba. Dobrze. I jeżeli mamy wycięty wewnętrzny pierścień, to przystępujemy do wycinania zewnętrznego. Tutaj analogicznie nic się nie zmienia. Musimy najpierw wyciąć zgrubnie. No i tu zostawiamy tak. No 1 mm to jest maksimum. 1 mm odpadu to już jest grubość tej obręczy, tego pierścionka, więc mogłoby już nam powodować odkształcanie przy wycinaniu, więc lepiej jest zostawić mniej tego materiału. I wycinamy. No i wszystko jest analogicznie do poprzednich technik. Nożyca jest unieruchomiona. Lewa ręka robi obrót części, a prawa tnie. Zajmuje to troszeczkę czasu. Jeżeli by dało się wyciąć cyrklem, no to jednak znacznie by to przyspieszyło. Natomiast tak małych elementów nie da się wyciąć. Poza tym nie wiem, czy cyrkiel byłby w stanie wyciąć element o tak cienkim
pierścieniu, czy po prostu to by się nam nie marszczyło. Jest kółeczko wycięte, obręcz, dobra. Do zobaczenia wkrótce, pozdrawiam Was.